jako profesor historii i filozofii byłem członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Nauki, której przewodniczącym był biskup kardynał Karol Wojtyła. I przez 4 lata mniej więcej, 2-3 razy na rok się spotykałem z nim. Zwykle mieszkałem w Krakowie właśnie w domu arcybiskupim na Franciszkańskiej, ponieważ tam mieszkał mój przyjaciel, obecny kardynał arcybiskup lwowski Marian Jaworski. I wtedy zawsze codziennie przy śniadaniu były ciekawe rozmowy. Ja od 1976 roku byłem zaangażowany w katolickiej odnowie charyzmatycznej. No i tam prałaci to tak troszeczkę sobie kpili z tej odnowy charyzmatycznej, no jak to zwykle księża, a Karol Wojtyła słuchał bardzo uważnie i mówił, coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. Także zresztą ja wiedziałem, że on bardzo popierał ruch oazowy, światło, życie księdza Blachnickiego, który też się spotykał z ogromną ilością krytyk, ponieważ metody formacyjne wprowadzali na wzór pewnych protestanckich metod. Z tym, że ja zresztą miałem okazję na prośbę biskupa Miziołka wyjaśnić, że metody są rzeczywiście praktykowane przez różne środowiska protestanckie, ale chodzi o treść. Treść tego, co robi ksiądz Blachnicki, jest rzeczywiście katolicka. I tak samo z odnową charyzmatyczną. Ona powstała ze spotkań z zielonoświątkowcami, którzy mają kompletnie inne rozumienie Kościoła, ale wiara i metoda działania jest taka, którą jak gdy przyjęli rzymscy katolicy, to w rezultacie stał się to bardzo silny ruch. I ksiądz Karol Wojtyła słuchał tego bardzo uważnie i nigdy i właśnie mówił, że coś jest na rzecz. I potem został papieżem. Ja się o tym dowiedziałem w taki sposób, że miałem mieć mszę świętą i ktoś do mnie zatelefonował. Miałem spotkanie takiej grupy liturgicznej, zresztą z odnowy charyzmatycznej, i ktoś do mnie zatelefonował. Przed chwilą otrzymałem telefon z Holandii, że Karol Wojtyła został wybrany papieżem. No, więc oczywiście, żeśmy się bardzo ucieszyli. Z miejsca od razu wiedziałem i zresztą chyba nawet w pierwszym moim przemówieniu powiedziałem, że na tym naszym polskim bagnie wyrosła taka wspaniała roślina i to jest dla nas jakaś ogromna odpowiedzialność. I tak rozumiem do dziś dnia, że to dziedzictwo, to żeśmy, że jeden z Polaków został papieżem i to po raz pierwszy od kilkuset lat nie Rzymianin był wybrany papieżem, to była sprawa bardzo ważna. Po wyborze Jana Pawła I, który po 30 kilku dniach umarł, kardynał Wyszyński miał przemówienie w katedrze i mnie trochę zdziwiło, dlaczego tak mocno akcentuje, że Rzymianin powinien być, czyli Italczyk, powinien być papieżem, bo papież jest biskupem Rzymu, a dopiero potem całego świata, prawda? I to mocno podkreślał w katedrze, więc ja myślę, że już jakieś głosy padały na Karola Wojtyły. I ksiądz kardynał Wyszyński już tutaj w ten sposób powiedział. Więc ja się mógłbym spodziewać, ale się nie spodziewałem, prawda? I byłem rozradowany bardzo, no to była wielka radość, szał radości można powiedzieć. Te nabożeństwo zaraz po jak ta wiadomość dotarła. No i oczywiście były również też i takie rzeczy
trochę radosne na tamtą epokę. Ktoś mi opowiadał, że był u niego redaktor jakiegoś czasopisma i zatelefonował do swojego szefa, do redaktora naczelnego. Czy już wie, że Karol Wojtyła został wybrany papieżem? I w pewnym momencie zatkał tę słuchawkę i dusił się ze śmiechu ten. Dlaczego żeś się śmiał? Bo naczelny krzyknął, jak to? Przecież to nie było uzgodnione. Więc takie były czasy i takie były gazety w owym czasie, że wszyscy oni myśleli tylko, że taka rzecz to musi być uzgodniona z Komitetem Centralnym, prawda? No nie była, nie było. Moje pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II było w czasie mojej pierwszej wyprawy do Rzymu. Ja pierwszy raz w Rzymie byłem w maju 1981 roku. I byłem na kongresie, Międzynarodowym Kongresie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i na sobotę rano 9 maja Grupa Polska została zaproszona na mszę świętą do Ojca Świętego. I to było kilka grup polskich, jakieś zakonnice i tak dalej. Ojciec Święty podchodził do każdej grupy po mszy świętej, na końcu przyszedł do nas i zaczął pytać się o odnowę charyzmatyczną. Ja tam byłem, tam było nas jakieś 10 osób, wśród nich był ksiądz Marian Piątkowski, mój przyjaciel i jeden z pionierów odnowy charyzmatycznej w Polsce. I ja byłem tam. Był też ksiądz Adam Schulz w swoim czasie, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu. I otóż Ojciec Święty zaczął nam stawiać pytania o odnowę charyzmatyczną. Zaczęliśmy mu mówić. On mówi, ojej, ważne rzeczy mówicie, a nie mam już w tej chwili czasu, ale kiedy wracacie do Polski? W czwartek, a to była sobota. A no to może się uda. I poszedł. A za chwilę wyszedł ksiądz dr Józef Kowalczyk, obecny nuncjusz, bo ksiądz Stanisław Dziwisz był w Krakowie na swoje imieniny i na obronę doktoratu, o ile się nie mylę. I ksiądz Kowalczyk mówi, księże profesorze, ksiądz profesor i ksiądz Marian Piątkowski są zaproszeni dzisiaj na kolację. No więc żeśmy się bardzo ucieszyli. Czy reszcie nie będzie przykro? A ja mówię, to Boży ludzie, oni się będą cieszyć, że reprezentacja pójdzie. No i wtedy byłem po raz pierwszy u Ojca Świętego na kolacji. Zadziwiło mnie to, że postawił przy tej kolacji dokładnie te same pytania, co postawił rano, a miał cały dzień wypełniony robotą. Więc to świadczy o jakimś zainteresowaniu. I właściwie pierwszy i ostatni raz z nim rozmawiałem tak głęboko i poważnie na temat odnowy charyzmatycznej. Mianowicie, jaki jest ten kongres, co to jest modlitwa w językach i co się dzieje w Polsce. Na to wszystko żeśmy odpowiadali. Zakończył to, no ciekawe, że się mówi, dobrze, że was zaprosiłem. Warto było wam nawet też i lody dać, bo były lody na deser. Potem, jak wiadomo, stan wojenny wybuchł i ile razy, a ja byłem w tym prymasowskim komitecie i byłem jedną z osób lepiej poinformowanych w owym czasie, co się dzieje w Polsce. I dlatego ile razy byłem w Rzymie, to musiałem meldować się u Ojca Świętego. To już mi ksiądz Dziwisz powiedział, jak tylko ksiądz będzie w Rzymie, to proszę do mnie telefonować. No czym się, co się dzieje w Polsce, więc to wszystkośmy mówili. Łącznie potem, no mam nawet list Ojca Świętego na temat rozmów w Magdalence, gdzie on błogosławi i że ma nadzieję, że będzie to bardzo dobrze wszystko i tak dalej. Był bardzo za tą inicjatywą. Po pierwsze, ja sam osobiście uważałem, że potrzebny jest jakiś dialog, jakaś rozmowa. Tak uważałem. Cieszyłem się, jak się dowiedziałem, że arcybiskup Dąbrowski i ksiądz Orszulik
już tam próbują coś, jakieś kontakty nawiązywać jako ci pośrednicy, prawda? I 1 września 1988 roku, gdy poszedłem do księdza arcybiskupa Dąbrowskiego złożyć mu życzenia imieninowe, a on mnie, to wtedy mi powiedział arcybiskup Dąbrowski, że mamy nadzieję, że zaczną się rozmowy między Lechem Wałęsą i jego ludźmi, a stroną rządową, żeby wyjść z tego patu, jaki jest. I Rada Konferencji Episkopatu zwróciła uwagę na księdza profesora, żeby się nadał do pomocy księdzu Orszulikowi jako świadek tych rozmów. Co ksiądz na to? No, jak trzeba, to trzeba. 8 września prymas mnie wezwał do siebie i mówi, będą rozmowy w Magdalence i bardzo cię proszę, żebyś był pomocnikiem księdza Orszulika i świadkiem w tych rozmowach, świadkiem. A ja mówię, już mi arcybiskup Dąbrowski o tym powiedział, że taka jest propozycja. A to, no to bardzo dobrze. No i ja nic więcej nie mówię. A prymas mówi, nie pyta się o instrukcję? A mówię, no tak, powinienem. I prymas mówi, instrukcja jest tylko jedna. Rób co możesz, żeby pierwsza rozmowa nie była ostatnią. I był blady. Ja byłem raczej właśnie z poczuciem humoru, a prymas był bardzo... On znacznie lepiej rozumiał powagę sytuacji niż ja wtedy. Chwała mu, księdzu prymasowi, za to. No i byłem w Magdalence 2 razy. Raz z księdzem Orszulikiem, raz z księdzem biskupem Gocłowskim. I ten drugi raz to już było uchwalone, kiedy mają być wybory. Ja miałem okazję napisać do Ojca Świętego o tym i dostałem od niego odpowiedź taką, że on jest bardzo rad, że te rozmowy są i takie jakieś słowo powiedział pozytywne o mnie, że ksiądz profesor jest jak gdyby predysponowany do tego, żeby brać udział w tych rozmowach. I te rozmowy doprowadziły do tych wyborów kontraktowych, jak to się brzydko mówi dzisiaj. To był pierwszy zasadniczy krok ku zlikwidowaniu tej totalitaryzmu PZPR-u. I 4 czerwca entuzjazm wielki, ale ten entuzjazm jednocześnie jemu towarzyszy to, że 62% tylko ludzi poszło do urn wyborczych. A więc Polacy są nieprzygotowani do demokracji. Wtedy, gdzie był taki entuzjazm, 62%. Wszystko, co mogła Solidarność wygrać, wygrała i w ciągu kilku lat wszystko straciła. Bo koty spadają na 4 łapy. No i oczywiście, i teraz jest taka, że czy tam były w Magdalence jakieś tajne umowy. Nie było tajnych umów, o czym świadczy to, że po tych wyborach, przed tymi wyborami 4 czerwca 89, prymas mnie poprosił, bo Orszulik został już biskupem, to nie jest funkcja dla biskupa, ty, Bronek, będziesz obserwatorem z ramienia Kościoła w komisji przygotowawczej do wyborów, a pomagać ci będzie ksiądz Edward Sobiera z sekretariatu episkopatu. I owszem, dobrze. Byliśmy ze 2 razy przed wyborami ustalać różne historie. Potem po wyborach, już 8 czerwca, a 4 były wybory, było spotkanie, bo problem był taki, że cała lista krajowa została skreślona. Nie wszedł nikt. No i teraz co zrobić? Czy nie pełny Sejm i dopiero Sejm ogłosi dodatkowe wybory? To była pierwsza propozycja Solidarności. Czy
czy już jak najszybciej wybory dodatkowe i uzupełnienie. Ale ja widziałem Kiszczaka zupełnie innego, bo ja w Magdalence widziałem takiego wielkodusznego gospodarza, który robił co chciał i grzecznie nas traktował, prawda, ale robił co chciał. A tu widziałem zdruzgotanego człowieka, któremu się nie udało, bo przegrali całkowicie, a oni myśleli, Halina Mikołajska też miała takie obawy, że z tych możliwych 35% 20% obyśmy wygrali, a wygrali 35%. I w rezultacie natychmiast SD i SL wycofało się z koalicji i PZPR nie miało większości. Natychmiast. A myśmy nie wprowadzili żadnych zabezpieczeń do wyborów, powiedział Kiszczak. Czyli on uważał, że normalną rzeczą jest, żeby rząd zabezpieczał wybory, czyli oszukiwał. No bo co to jest zabezpieczyć wybory? Więc takie rzeczy mówił, więc na pewno nie spodziewał się, że tak będzie. Ale że później oni potrafili, no byli w życiu publicznym bardziej wprawni. Ja po prostu byłem na tej audiencji generalnej. To była pierwsza audiencja generalna, na której ja byłem. I słyszałem te strzały. Myśmy nie wiedzieli, co się stało. Słyszeliśmy strzały i gołębie lecące do góry. Przestraszyły się gołębie. I dopiero ktoś, kto miał radio, powiedział, że zamach na Ojca Świętego. I widziałem, jak szybko jedzie ten samochód z Ojcem Świętym. Padliśmy wszyscy na kolana, a ktoś obok mnie krzyknął Fatima. 13 maja 17.17. A właśnie 13 maja było po południu te pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie. Także ktoś naprawdę przy mnie krzyknął Fatimę. I do północy żeśmy się modlili na placu świętego Piotra. Siedziałem. Także ja to byłem tam. To było przeżycie niesamowite. I pamiętam, potem przyszedłem do tam do tego domu polskiego, który był na Via Pfeiffer jeszcze wtedy. I akurat siostra, która nie znała zupełnie włoskiego, a nikogo nie było w domu, mówi, jakiś telefon ważny jest, czy ksiądz rozumie trochę. Ja nie bardzo rozumiem włoskiego, ale to zrozumiałem, że kapucyni, tam gdzie ojciec Pio umarł, San Giovanni Rotondo, zapewniają o swojej modlitwie za Ojca Świętego. O, to zrozumiałem. I powiedziałem tej siostrze, a więc do domu polskiego zadzwonili, że są łączności, że się modlą. Ostatnie takie moje spotkanie to było w czasie drugiego Międzynarodowego Kongresu Ruchów i Wspólnot, na zesłanie Ducha Świętego w 1998 roku. I wtedy również ksiądz biskup Ryłko podszedł do mnie w czasie mszy świętej w zesłanie Ducha Świętego, że Ojciec Święty prosi na obiad po tej mszy świętej. I był kardynał Macharski, był kardynał Descours na tym obiedzie, i byłem ja z niedomowników i oprócz tego domownicy. Już biskup Dziwisz bardzo już prowadził rozmowę, bo Ojcu Świętemu było już trudno mówić. Po przeczytaniu swojego orędzia to już przy obiedzie wolał nic nie mówić, ale wiadomo, że Dziwisz pytał o to, co chciał wiedzieć papież. I wtedy ja widziałem jego radość z powodu ruchów i wspólnot, nie tylko odnowa charyzmatyczna, wszystkie. Tam było 52 ruchy i wspólnoty reprezentowane. I ta radość była czymś bardzo ważnym dla mnie. Także to było ostatnie takie spotkanie przy stole.
Jeśli chodzi o takie moje rozmowy z Ojcem Świętym, to kilkakrotnie byłem zapraszany, no i sobie przygotowywałem czasami jakiś materiał. Jest takie zjawisko, które się nazywa Licheń, sanktuarium w Licheniu, które mnie zadziwiło. Ja sam prosiłem księdza, czy popierałem księdza Makulskiego w tym, że potrzebna tam jest duża świątynia. I no i udało się. Duża świątynia jest i to jest, i o to się mnie zapytał kiedyś przy stole właśnie ksiądz Dziwisz, no co ksiądz biskup o Licheniu powie. A ja na to mówię, zadziwiające jest to, że jest to fundacja pielgrzymów, nie ma żadnego sponsora milionera, jest milion sponsorów, nie milionerów. Mniej więcej tak mówiłem. I to jest dzieło pielgrzymów, to jest zadziwiające. I potrzebna, wcale to nie jest za duża świątynia. Nawet można powiedzieć, że za mała. Ale na temat architektury i wystroju i tak dalej, to muszę powiedzieć, że ani gust księdza Makulskiego, ani gust pani Bieleckiej, to nie jest mój gust. Ale nie wszystko w diecezji włocławskiej musi być według mojego gustu. I na to się uśmiał ksiądz, Ojciec Święty. Ja sobie tak pomyślałem, oho, nie wszystko w Rzymie jest też według jego gustu. Tak bym sobie pomyślał. No ale potem pokazałem mu fotografię i nie wiem, czy przy tej rozmowie, czy przy następnej powiedział, chciałbym to zobaczyć. I w program Pielgrzymki 99 został wprowadzony Licheń. I Ojciec Święty poświęcił budowanie, to się nigdy nie zdarza, a tu poświęcił świątynię w budowie, bo ona była jeszcze nieskończona. Dla mnie zadziwiające było to, że cały dwór papieski zachowywał się tak, jakby się im Licheń podobał. A oni nie musieli ukrywać swoich tych. Najbardziej krytyczny byłem ja zawsze, jeśli chodzi o wystrój. I to samo miałem potem, jak była konferencja episkopatu i konsekracja bazyliki w Licheniu. Biskupom się to podobało, a głosy krytyczne wypowiadałem ja, że tak powiem. Bo ja wychowany klasek, to te złocenia mi się nie bardzo podobają. W Licheniu mu się bardzo podobało, dwie noce nocował, wyłączył klimatyzator, a otworzył, żeby słuchać słowików. Bo akurat słowiki śpiewały. I to była dla niego wielka, wielka radość. Tam od strony jeziora są te okna i tam jest mnóstwo krzaków i mnóstwo słowików. Także to mu się podobało.